instalacja odgromowa na dachu budynku w zabudowie szeregowej z wykorzystaniem materiałów firmy Elkobis systemy odgromowe. Prace rozpoczynamy od wykonania uziemienia, w tym wypadku uziemienia szpilkowego typu A. Pręt uziomowy umieszczamy w gruncie szpicem do dołu. W górnym otworze umieszczamy głowicę i za pomocą pobijaka i młota uterowego zagłębiamy w ziemi. Głowicę wyciągamy, w jej miejscu umieszczamy kolejny pręt i powtarzamy czynność zagłębiania. Kontynuujemy zagłębianie kolejnych prętów aż do osiągnięcia zamierzonej rezystancji. Wartość uziemienia nie powinna być wyższa niż 10 ohm według obowiązującej normy. Bednarkę odgromową prostujemy przy użyciu uchwytów, a następnie podłączamy do pręta uziomowego dołączonym w komplecie z łączem. Wszystkie elementy skrętne zabezpieczamy grubą warstwą wazeliny technicznej lub taśmą antykorozyjną. Montujemy obudowę umożliwiającą dostęp do złącza kontrolnego, kończąc tym samym proces montażu uziomu. Obejmy uniwersalne zaciskamy na rurze spustowej, utrzymując maksymalną odległość 1 metra między obejmami. Czynność powtarzamy na całej długości rury spustowej aż do dachu. Elastyczna, nierdzewna taśma umożliwia montaż na rurach spustowych o dowolnym kształcie. Uchwyt na jedną śrubę znacznie ułatwia i przyspiesza montaż. Na kalenicy montujemy uchwyty gąsiorowe do drutu. W tym wypadku zastosowano uchwyt gąsiorowy uniwersalny, sprężynowy, niski. Jego konstrukcja ułatwia montaż, a wykonanie w pełni ze stali nierdzewnej zapewnia zwiększoną odporność na korozję. Elementy wymagające bezpośredniej ochrony zabezpieczamy na kilka sposobów. Pierwszym z prezentowanych jest wykorzystanie iglicy gąsiorowej podwójnej. Drugim sposobem jest zastosowanie systemu zwodów izolowanych wysokonapięciowych. Przewód wysokonapięciowy należy przygotować i zamontować w maszcie zgodnie z instrukcją, którą można znaleźć na stronie internetowej w zakładce Baza Wiedzy. Jest to jedno z najpopularniejszych rozwiązań stosowanych do ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznych. Przygotowany maszt mocujemy bezpośrednio do chronionego elementu w odległości zgodnej z projektem ochrony odgromowej budynku. Drugą stronę przewodu przygotowujemy do montażu końcówki przewodu wysokonapięciowego. We wcześniej przygotowanych uchwytach montujemy przewód wysokonapięciowy. Końcówkę przewodu łączymy ze zwodem odgromowym z wykorzystaniem złącza krzyżowego. Trzecim sposobem jest zastosowanie iglicy kominowej. Uchwyty uniwersalne dachowe dostosowujemy do kształtu zamka i umieszczamy pod dachówką. Jest to zarówno wygodne, jak i bezpieczne rozwiązanie. Dwie dostępne wysokości uchwytu oraz zastosowanie lekkiej, odpornej na korozję taśmy umożliwiają nam dostosowanie elementu do dachówki z zamkiem dowolnego producenta. We wszystkich uchwytach montujemy drut odgromowy. Nadmiar drutu odgromowego odcinamy przy pomocy nożyc do metalu. Łączymy iglicę z drutem odgromowym przy pomocy złącza. Zgodnie z obowiązującymi normami wszystkie złącza powinny zostać przebadane.
Końcówki drutu odgromowego od strony kalenicy odginamy pod kątem prostym w górę. Drut odgromowy montujemy przy pomocy złącza rynnowego. Właściwie zamontowana instalacja odgromowa zapewnia bezpieczeństwo oraz estetyczny wygląd. Wieloletnie doświadczenie oraz potwierdzona badaniami najwyższa jakość ponad 2000 produktów w ofercie Elkobis pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa na najwyższym poziomie. Oferujemy produkty w szerokiej gamie wersji materiałowych, takich jak stal nierdzewna, miedź, aluminium, stal ocynkowana, wraz z możliwością lakierowania elementów na najpopularniejsze kolory. Elkobis. Zapraszamy do kontaktu.